20 lipiec Polski Związek Wędkarski z Koło Wytory organizował zawody z okazji Dnia Studzienic, popół par Wójta Studzienic, a także drugi puchar ufundowany przez senatora Romana Zaborowskiego. I 25. Jeszcze dwa. Bez podbieraka do mnie. 24. 21. Do podsumowania naszych zawodów, ale zanim to uczynimy, to poprosimy prezesa zarządu okręgu, pana Teodora Rudnika, aby na ręce senatora Romana Zaborowskiego wręczył. Przeprosiłem Andrzeja i powiedziałem, że powiem, o co chodzi. 8 czerwca Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku otrzymał sztandar, w tym dniu również odbył się zjazd. Zwróciliśmy się do ludzi, którzy są znaczeni w naszym rejonie, mają ważne role o to, by spróbowali razem z nami zakupić ten sztandar. Pan senator był uprzejmy dołożyć się do sztandaru dla gości, którzy współfinansowali sztandar, wydaliśmy specjalny medal. Pan senator z racji innych obowiązków służbowych nie był obecny podczas wręczenia sztandaru i chciałbym tą okazję wykorzystać, by waszej obecności podziękować. Bo przecież z prywatnych pieniędzy dorzucić do sztandaru i pozwólcie koledze, że wręczę panu naszym naturalnym medal, który na tę okazję podjęliśmy. Panie senatorze, poproszę tutaj, bo chciałbym też mieć zdjęcie w naszych archiwach w tej okazji. Senatorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Jest mapa z część sztandaru do danego okręgu swojego. Dziękuję bardzo. Najpierw nagrody puchary fundowane przez senatora pana Romana Zaborowskiego, a potem dopiero wójta gminy Studzienice pana Bogdana Rysia. Trzecie miejsce w spinningowych zawodach wędkarskich, a puchar senatora RP Romana Zaborowskiego zajął Rafał Kluszczyński. Drugie miejsce w zawodach spinningowych zajął. Pierwsze miejsce w zawodach spinningowych zajął Grzegorz Jankowski. Trzecie miejsce w spinningowych zawodach wędkarskich w kategorii senior. A puchar wójta gminy Studzienice zajął Łukasz Mejer. Drugie
i się w tej kategorii zajął Rafał Spierewka. I zwycięzcą został Paweł Grubelny. Gratulujemy serdecznie. I kolejne nagrody ufundowane przez Artura Wiśniewskiego, któremu dziękujemy bardzo. Też sponsor tej imprezy. Szachowski Jacek, 6 miejsce. Czwarte, tak? Przepraszam, czwarte. Piąte miejsce, Gerard Norosiński. Szóste miejsce, Rydwański Krzysztof. Rydwański Krzysztof. Tomasz Bucelik. I Bartek Dymianion. I szanowni koledzy, za złowienie największej ryby w zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Studzienice ta nagroda przypada koledze Ryszardowi Czyczotowi. Ogoń i nadmiał 25 cm ogoń. Gratulujemy serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na kolejne zawody wędkarskie. Wójt mówi, że 15 dni Studzienic. Podejrzewam, że to są też 15 może i zawody jubileuszowe. Wiem, że w tym czasie jest tych zawodów więcej, ale i tak chyba już troszeczkę rozpoznaję tych, którzy tutaj bywają. Pokochali jakby ten akwent, tutaj Jezioro Miłe. A prawdopodobnie są i tacy, którzy są po raz pierwszy. Wszystkim serdecznie gratuluję tych pięknych pucharów, dyplomów. No i cóż, chciałbym podziękować też zarządowi za ten miły medal. Dziękujemy bardzo panu senatorowi. Myślę, że na następnych zawodach na pewno wystartuje tutaj razem z nami. Jakaś sztuka by musiała być.